Halo, halo, dzień dobry, cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ nie będziemy sobie grać w grę, a będziemy się bawić klockami Lego. Mam tutaj przy sobie taki oto fantastyczny zestaw, który dzisiaj złożymy. Nie nazwałbym tego recenzją, ale zabawą na pewno. Także dziś będziemy składać taki oto zestaw. Jak powszechnie wiadomo, lub nie wiem czy wiadomo, Harry Potter, ten świat is my love, więc ten oto tutaj zestaw to będzie dla mnie sama frajda. I mam już nawet na niego perfekcyjne miejsce, kiedy będzie już złożony, ale to pokażę Wam na końcu. Słuchajcie, to jest chyba najlepsza scena, jaka wydarzyła się w przeciągu całej historii, ponieważ panią Umbridge, to no nikt jej nie lubi, no chyba że ktoś ją lubi, ale no chyba nie. I dzisiaj będziemy mogli popatrzeć, jak Graup się nią bawi. Składamy, słuchajcie, składamy. Trzeba to otworzyć najpierw. Mamy zatem otwarte pudełko. Wyciągamy worek numer 2. Worek numer 1 i są tylko dwa worki i jeszcze instrukcja. No nie jest to jakiś wybitnie duży zestaw, więc ciężko by się było większej ilości worków spodziewać. Instrukcja ma zaledwie 40 stron, no ale co my tutaj mamy? Mamy jedynie drzewo, graupa i kilka minifigurek, w tym dwa genialnie zrobione centaury, ale do tego przyjdziemy za chwilę. I wysypujemy wszystko jak leci. Tutaj są części małe, więc części małe, dopóki nie będą potrzebne, to niech na razie leżą tu. Ale co? No myślę, że jak zawsze zaczynamy oczywiście od minifigury. Tak? No tego mi chyba nikt nie musi tłumaczyć, jak się składa, ale instrukcję możemy mieć otwartą. Tak na pokaz. To są nogi Harry'ego. To jest korpus Harry'ego. To jest łepetyna Harry'ego. A czupryna jego gdzie? A czupryna jego jest tutaj, zatem no za długo się nie nacieszyłem tym, że jest to zamknięte. Właściwie to cieszę się tym, że mogę to otworzyć. No jest, moi drodzy, jest Harry Potter. To jest w ogóle pierwszy mój zestaw z Harry'ego Pottera w ogóle, bo wcześniej nie miałem ani jednego. Gdzie jest różdżka? Gdzie jest różdżka? Jak wygląda różdżka? To są różdżki. Okej, to trzeba od tego. Ok, fajnie. Były dwie zaczepione ze sobą, trzeba było odczepić. Ok, zatem tak wygląda Harry Potter z Zakonu Feniksa. O, w ten sposób wygląda ta figurka. Może niech ostrość złapie. Dobrze, dalej mamy Centaura. Także weźmy pierwszego. Oni są, to są te figurki z dwoma twarzami. Z tyłu mamy taką spokojną, normalną. I jeszcze możemy odpalić mu taką wnerwioną, że jest zły na nas. No ale na chwilę obecną dajmy mu spokojną, bo jeszcze nie złożyliśmy Umbridge, więc nie ma co się denerwować. No i tak się prezentuje gotowy centaur. O nie. Więc na chwilę przed tym, jak skończyłem, no, rozładowała mi się kamera, czego nie zauważyłem, więc nie widać było tyle, ile te liście tylko dopasowywałem. Tak wygląda drzewo z tą skrytką w środku, tak? Z której strony to się otwiera, z tej strony to się otwiera, nie, z tej strony to się otwiera. W środku mamy skrytkę z różnymi ciekawymi rzeczami. Oczywiście dwa centaury i Harry, których już pokazałem. Mówiłem wcześniej, że instrukcja jest krótka, ale przed chwilą zorientowałem się, że są dwie. I jedna jest do drzewa, a druga jest do graupa, którego teraz właśnie będę składał. I proszę elegancko, tak się ta
postać. Prezentuję, no widzę, że jak naładowałem kamerę, to aż się ostrość poprawiła, no to jest na plus, wiadomo. No i tak wygląda Hermiona. Moi drodzy, jako że moja kamera zawojadła mnie pod wieloma różnymi względami, postanowiłem nagrać końcówkę telefonem. No i mówię wam już tak, prezentuje się to w taki oto sposób. Mamy pięknego, wielkiego graupa, mamy dwa centaury, Umbridge, Harry'ego, Hermione i piękne drzewo. No i efekt końcowy jest właśnie taki, a ja mam na to już idealne miejsce, już wam pokazuję. Moi drodzy, idealne miejsce jest o tutaj, na półce, na której mam całego Harry'ego Pottera, czy nie całego, chwila, bo teraz aktualnie sobie czytam Księcia Półkrwi, więc jak go tutaj dostawię, to wygląda to w sposób następujący. Ok, elegancko. I brakuje mi jeszcze tutaj insygni śmierci, ale to w swoim czasie. A teraz dostawimy tutaj nasz elegancki zestaw Lego, żeby prezentował się tak kozacko w tym oto miejscu. Postawimy sobie graupa, postawimy sobie centaury. Ło, jak dużo tutaj tych minifigurek, to jest duży plus na pewno dla tego zestawu. O, elegancko i ja to będę musiał jeszcze potem jakoś tutaj upozować, ale na chwilę obecną jest to, o tak, no coś fantastycznego. Jeszcze tutaj dojdzie ta insygnia śmierci i będzie elegancko. Także, no co, to by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie. Tak się oto ten zestaw prezentuje. Dziękuję, na razie i pa, pa.